Uroczystość Złotych Godów odbyła się w hotelu Ibis. Gnieźnianie z długimi stażami w małżeństwie zostali odznaczeni za to, że dają przykład w miłości i wytrwałości, co dzisiaj tak rzadko oglądamy. Cieszymy się, że dzisiejszej uroczystości weźmie udział 21 par, przy czym dwie pary to mamy aż pary diamentowe. W związku z tym na Złote Gody mamy 19. Uroczystość tradycyjna, na początku część artystyczna przygotowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, a później ta część oficjalna, gdzie pan prezydent wręcza medale nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze mi ciężko sobie wyobrazić, jak można przeżyć ze sobą te 50 lat, ale przecież mamy też pary, które są dłużej ze sobą, nawet i 60 lat, więc to jest tak tyle, ile ja żyję tak na dobrą sprawę i zawsze mam takie to trudne wyobrażenie sobie. Dlatego rozmawiając z tymi ludźmi pytam, jak to wam się udało być tyle ze sobą. I wszyscy praktycznie podkreślają, że są na dobre i na złe, że są te jasne strony i te ciemne strony, ale ta miłość, ten wzajemny szacunek między nimi powoduje, że są ze sobą do dzisiaj. To ogromnie cieszy, ale to też pokazuje, że te trendy, które dzisiaj występują, a więc dość mocny ilość rozwodów, można powstrzymać poprzez patrząc na takich ludzi, którzy przeżyli ze sobą tyle lat. I dzisiaj chyba tym ludziom trzeba powiedzieć takie, z jednej strony ogromne dziękuję, a z drugiej strony powiedzieć, że stajecie się dla nas wzorem, jak można być ze sobą. A cóż życzyć im? Przede wszystkim siły, zdrowia, waloryzacji ich emerytur, bo to jest ważne w dzisiejszych czasach tej szalejącej inflacji. I żeby jak najwięcej, jak najczęściej korzystali z tych wszystkich imprez, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, które się dzieją w naszym mieście, bo między innymi dla nich to robimy. Jubilaci sami opowiadali, w czym leżą podstawy udanego pożycia i jak im upłynęło życie małżeńskie. Tylko spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Nie nerwowo na wszystko reagować, tylko ze spokojem. A momenty były różne, i lepsze, i gorsze, jak w życiu. Nie? No ale spokój, jak się mówi, może nas uratować zawsze. Zgoda, szacunek. I po prostu jedno drugiemu musi ustąpić, tolerancja przede wszystkim. A poza tym, to ja powiem, że miałam bardzo dobre życie. Mąż jest dobrym człowiekiem. Dochowałam się dwóch córek, które w sumie też poszły swoją drogą, ale prawidłową. Także się cieszymy z tego, co osiągnęliśmy w swoim życiu. Wspomnienia z tych chwil, które uważają za ważne, są bardzo prozaiczne. O nazwaniu ich przygodą nie ma mowy. Wspólne wyjazdy, zależy na wczasy albo gdzieś co jeszcze takiego. No i jak żeśmy wydawali córki za mąż, nie? No, dwie córki żeśmy mieli, ale no i żyją jak do tej pory dosyć dobrze. Dużo tego w życiu było, tym bardziej, że mąż pracował w delegacji, ja byłam na miejscu, więc każda chwila spotkania, każdy wspólny wyjazd, nie, to było dla nas wielką radością i zadowoleniem. Jubilatom i my życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych jubileuszy.